panie doktorze, ja umieram? Do księdza trzeba z szacunkiem. Aż mi serce ścisnęło, jak się dowiedziałam, że ksiądz jest chory. Dlaczego ksiądz mi nic o tym nie powiedział? To ja się muszę od obcych dowiadywać, tak? Nie rób wstydu. Niech będzie pochwalony. No dokuczały jemu te gazety. Lepiej nie mówić. Stasiek 10 lat miał wtedy, a teraz po gazetach o nim piszą. To dobre dzieci. Od dzisiaj koniec z piciem, pamiętaj. Przyjadą, wezmą dzieciaki, zabiorą zasiłki i z czego będziemy żyli? Bo jestem słabą kobietą, ale ja się wyspowiadam. I koniec balu, panno Lalu. Trzeba się pilnować, synek. Tak, wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne, tylko nie ja, tak? Na mnie to se można pokrzyczeć. A wie pan, ile ja tu zarabiam? Co pan? Na pościelony? Umbrala się znalazł. Jest pan namolnym intruzem. Pani. Jeżeli pan nie puści tych drzwi, to dzwonię na policję. Po czyjej wy jesteście stronie do ciężkiej cholery? Ale skoro mówi pan, że matce Brandonka nie zostały odebrane prawa rodzicielskie, to ja nie mogę odmówić jej spotkania z synem. Łapanki, egzekucja, upokorzenia. Moją przyjaciółkę Esterkę zamknęli w getcie żydowskim. Ale udało nam się ją stamtąd wyciągnąć tuż przed zagładą. Bardzo dobrze.